sobotę, 6 maja, w kościele pod wezwaniem imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie Bobrku miała miejsce pantomima ewangelizacyjna podopiecznych i pracowników domu Przestrzeń Opatrzności, prowadzonego przez Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Boga Rodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, celem wsparcia rozbudowy Domu Pomocy Społecznej. Bo zrodził się taki pomysł, a właściwie on został trochę bardzo mocno gdzieś tam, zostałyśmy do niego sprowokowane, przez to, że już od 10 lat zmagamy się z tym, że dom, w którym chłopcy mieszkają, nawet jeśli posiłkujemy się jeszcze drugim budynkiem, który należy do starostwa, on też wymaga generalnych remontów, a nie jest to nasza własność i tam by trzeba było około 1 000 000 jak nie więcej włożyć, żeby to mogło też dalej potem funkcjonować. Odważyłyśmy się, że te liczne kontrole, Urząd Wojewódzki i inne instytucje pokazują, że to nie są warunki dla prowadzenia Domu Pomocy Społecznej, więc nie ma wyjścia. Budujemy dla chłopców nowy budynek obok starego, który będzie całą częścią mieszkalną. I całe to dzieło, nie mogłyśmy inaczej, pomysł był taki, że musi to być związane z naszym założycielem. On bezgranicznie ufał Bożej Opatrzności i w XIX wieku tworzył dzieła dla dzieci ubogich, chorych i nigdy nie miał grosza przy duszy, bo to była ziemianin, nie, zubożały i on nie miał swoich środków, ale zawsze znalazł ludzi, którzy mu pomogli tam te dzieła tworzyć i my też ufamy, że właśnie budując Przestrzeń Opatrzności, bo tak się nazywa cały ten dom, który powstaje, możemy ufać, że Pan Bóg będzie wiedział, kogo nam podesłać, kto nam pomoże ten dom zbudować. Można nas pomóc, jak jesteśmy w parafiach, to tam nam złożyć ofiarę. Można zabrać ze sobą ulotki i na przykład być stałym też darczyńcą dzieła. Od tego roku mamy też zgodę Stowarzyszenia Dobroć, które jest prowadzone przez nasze zgromadzenie, że można składać 1,5% podatku. Już w tym roku się zakończył ten proces, ale kolejne lata przed nami i też można cały czas nam w taki sposób pomagać. Nie ograniczamy się do tej pomocy materialnej. Zależy nam bardzo, bo jeśli tworzymy Przestrzeń Opatrzności, to chcemy, żeby dzieło było omodlone, więc bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej osób się modliło w tej intencji, czy ofiarowało jakiś post, czy jakąś trudność codziennego funkcjonowania w życiu właśnie Panu Bogu w intencji tego dzieła. Żeby ta przestrzeń była nie tylko materialna, ale też duchowa. Żeby tam ci, którzy mieszkają, ci chłopcy, to mieli takie poczucie, że są faktycznie w domu, gdzie czują się kochani, zaopiekowani, ważni. Jeździmy nie tylko po to, żeby brać, ale od kilku lat prowadzimy grupę teatralną Edmundi i tworzymy teatr gestu, pantomimy ewangelizacyjne. I bardzo nam zależy, żeby mówić o Panu Bogu, mówić Ewangelię i to jest taki sposób, w jaki na co dzień większość z naszych chłopców się porozumiewa. Oni używają gestu do porozumiewania. Mowa werbalna, nawet jeśli wykształciła się u niektórych z nich, ona nie służy do komunikacji. Oni potrzebują gestu, to my jak pracujemy z nimi, musimy się tych gestów uczyć. Dlatego jest to dla nas taki sposób, którym mówimy ich językiem do ludzi. A mamy taki drugi cel, który nam zawsze przyświeca od samego prawie że początku. Chcemy chronić życie poczęte. Chcemy troszeczkę tak ludziom pokazać, że bo jak ktoś tam gdzieś nie zna, nie widzi, to mu się wydaje, że osoby niepełnosprawne, szczególnie z tą niepełnosprawnością intelektualną, to są takim kołem uwiązanym, jakimś kamieniem u nogi, że są takim ciężarem dla świata. A my chcemy pokazać, bo tu są chłopcy, którzy też i nie mówią, część z nich, którzy tu występują, mają bardzo poważne schorzenia, bardzo różne trudności w codziennym życiu, a jednocześnie to, co pokazują poprzez tą pantomimę, jest naprawdę na wysokim poziomie, jest to bardzo dobrze przygotowane i oni nie mają się czego wstydzić. Oni naprawdę nie odchodzą od zdrowej młodzieży, która przedstawia tego typu też scenariusz, gra na scenie i nie są od nich gorsi. I chcemy właśnie też przypominać każdemu, że w oczach Bożych wszyscy są ważni, wszyscy są kochani.
kochani i nawet jeśli czegoś nie mając, rodząc się z jakąś dysfunkcją, z jakimś chorobą, schorzeniem, utrudnieniem, to Pan Bóg coś im daje w zamian innego, czego my na przykład jako zdrowi nie posiadamy. I mówię, to są tacy geniusze ludzkiej wrażliwości, to są naprawdę tacy ludzie, którzy, co ja też nawiązuję zawsze do Edmunda Bojanowskiego, bo on nam w testamencie powiedział służebniczkom, że mamy żyć w prostocie. A prostota, on miał bardzo takie mocne takie do tego opisy tego, czym jest ta prostota, ale jednym z takich najważniejszych to było życie w prawdzie. Nie udawanie, nie granie, nie zakładanie masek. A osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest, jeśli chodzi o szczerość, o bycie takim autentycznym, to nikt nie jest w stanie tej osoby przebić. Bo oni to, co czują, to mówią. Oni, nieraz tam stoimy pod kościołem, to coś rzucą, jakieś hasło takie, które no, nas denerwuje nieraz, nie? Ale oni tak czują, mają jakiś taki pomysł i no, nie zrobisz im nic, nie? Oni po prostu są sobą. My byśmy mieli nieraz pewnie pomysł, żeby coś powiedzieć, no ale nie wypada, nie, co ludzie pomyślą, czy ten... Oni nie mają takiego przełożenia. Tak samo nie ma w nich, im bardziej są chorzy, tym mają mniej tremy, im to nie przeszkadza, że się pomylą czasem, czy coś nawet źle zrobią w czasie tej gry, to szybciutko to skorygują i nie będą chodzić cały dzień i rozpaczać, że im nie wyszło. Oni cieszą się z tego, że zagrali to tak, a nie inaczej. Nie? Jak nagrywaliśmy płytę, bo też mamy płytę z nagraniami 4 pantomim, już mamy w tej chwili 9 pantomim w sumie w naszym repertuarze, to też pan, który nagrywał, no to mówi, że jakiś scenariusz, że mówi, jest taki jak szkielet scenariusza, ale każde zagranie tej pantomimy coś nowego wnosi. One ewoluują w czasie naszej gry. My nieraz potem rozmawiamy, czasem coś chłopcy nawet wymyślą, takiego fajnego, że warto, że obserwując ich widzę, że można coś jeszcze dodać, można to zmienić, można skorygować i to, że to cały czas jakby jest pod jakby działaniem Ducha Świętego i mamy czasami też takie doświadczenia, że ludzie podchodzą z płaczem, bo często bardzo dużo ludzi reaguje bardzo tak emocjonalnie na ich występ, ale też dużo ludzi czasem przychodzi po mszy świętej dziękuję chłopcom, że coś w nich się otworzyło takiego, co do tej pory nie widzieli w sobie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego z PL Marta Szymik.